Od początku meczu Jagiellonia wyraźnie przeważała. Dwie poprzeczki, kilka dobrych akcji i wreszcie bramka. W 35 minucie strzelił ją Marcin Danielewicz. Tuż przed przerwą goście wyrównali. Druga połowa dla Jagiellonii rozpoczęła się znakomicie. Błąd bramkarza UKS-u wykorzystał Paweł Sobolewski i Jagiellonia znowu prowadziła. Trzecią bramkę dla gospodarzy w ostatniej minucie spotkania strzelił Robert Spejchler. Jagiellonia UKS 3-1.